Witam bardzo serdecznie w 107 części Divinity Original Sin 2 Definitive Edition. Więc jesteśmy już na Pani Zemsty. No pora się już wybrać chyba w drogę dalszą, bo już tutaj nic nie wykombinuję. Zobaczmy, z Garethem można odejść. Moje własne demony znaczy mi dostatecznie, nie dźwignę ciężaru Twoich. Okej, okay. Jakieś zawsze problemy ktoś ma. No ale tak to już jest. Dobra, nie będziemy tutaj się na razie zastanawiać nad tym, co kto gdzie ma. Tu jest to Jahan, a pogadajmy jeszcze z Jahanem może. Chyba, że z nim gadałem, bo już... O kurczę, gdzie ja to wylazłem? Ja miałem z Jahanem pogadać, a nie wchodzić do dziury. Tutaj coś mu nad nim nad jego głową błyszczy. Jahan wdycha pełną piersią morskie powietrze i uśmiecha się z zadowoleniem. Zapytaj go jego misję, nasza misja nazwę i tak dalej. To demon, który cię opętał, ale bez obaw znajdziemy go i zniszczymy. Musimy udać się do Cytadeli, gdzie Chart ukrywa się w przebraniu doktora Daewy. Co sądzi o zarazie? Przyznam, że wielce mnie intryguje. Powiedziałbym, że wykazała się odwagą, wysyłając się za łowcą demonów, lecz odwaga wymaga strachu, a ona go nie zna. Jedno oko jest słońcem, drugie księżycem. Zastanawiam się, której połowie swojej natury bardziej sprzyja. Dobra. No to jedziemy. Dobra, jesteś gotowa, by odpłynąć, ok? Więc odpływamy. A, zaraz. Powiedz, że nawet są już wszyscy, którzy by znaleźć. Dobra, to wybieramy. Oczywiście jest ostrzeżenie, że zadania będą, które nie rozwiązałem, usunięte. No, w jedynce tak nie było. Można było chyba, ja zresztą nie pamiętam, latać pomiędzy wyspami. Podnosimy kotwicę. Dobra, przebudzenie mocy zakończone. Po wielu przygodach, drużyna w końcu odnalazła miejsce, do którego przybywają pomazańcy, by stać się boskimi, ale czekały na nich kolejne niespodzianki i trudne decyzje. A zatem, Lofse, dotarłyśmy bezimienna wyspa. Wyobrażam sobie, że twój demon aż podskakuje z uciechy. Nic dziwnego, boskość na wyciągnięcie ręki, dosłownie na wyciągnięcie ręki. Ufam, że zdołasz go opanować. Tutaj będzie to ważniejsze niż gdziekolwiek indziej. W przeciwnym razie skutki będą katastrofalne, apokaliptyczne. Będzie bardzo, bardzo źle. Ruszajmy zatem. Niemniej ważne jest to, co w środku, nieprawdaż, a w tym miejscu staniesz się wreszcie boginią. Zastanawiam się tylko, jak zamierzasz wykorzystać tę moc. Powiedz jej, że zrobisz to, co będzie trzeba dla dobra Livronu. Powiedz, że już gdy zdobędziesz tę moc, zrobisz z nią to, co uznasz za stosowne. Powiedz, że wciąż nie jesteś przekonana, czy jesteś właściwą osobą do tego zadania. No, myślę, że biorę ostatnią opcję. Tym lepiej. Władzę najlepiej sprawują ci, którzy wcale jej nie pożądają. Poradzisz sobie znakomicie, jestem tego pewna. Nie powinnaś zwlekać. W końcu czeka na ciebie boskość. Zapytaj ją, czego powinna się spodziewać na tej wyspie? Doskonałe pytanie. W normalnych okolicznościach o istnieniu tej wyspy powinni wiedzieć jedynie pomazańcy. Jednak wnioskując po płonących wrakach w zatoce, musiał nastąpić jakiś wyciek informacji. Tak to nazwijmy. Bez względu na to, kto jest na wyspie, liczy się tylko to, kto dostąpi wyniesienia. Dopilnuj, żebyś to była ty. Tylko najsilniejsi przetrwają i wstąpią. Zapytaj o krynicę, o której wspominało twoje bóstwo. Nie jestem ekspertką w tej materii, ale mam dość rozumu, żeby dodać 2 do 2. Tam, gdzie znajduje się ocean źródła, jest też studnia, przez którą można je czerpać. Aby osiągnąć boskość, zapewne trzeba będzie się z niej napić, chociaż jestem pewna, że to nie będzie takie proste. Okej, już mamy jakieś kolejne tematy z pisami. Zobaczmy, czy jeszcze jak z nią pogadamy, to coś się wydarzy. Nie, to jest tylko to.
co było, więc to z nią nie ma co więcej gadać. Tu jest z Garethem, pogadajmy teraz. Gareth wita cię ciepło, jest dziwnie radosny, radośniejszy niż kiedykolwiek, odkąd się poznaliście, a już na pewno radośniejszy niż większość osób opłakujących swoich bliskich. Powinienem ci podziękować, nie wiem co mnie opętało, ale chwała Lucianowi, że pomogłaś mi wrócić do siebie. Powiedz, że to była przyjemność, jak się miewa, przechyl głowę w bok, ma chyba wyjątkowo dobry humor. Przekaż mu swoje kondolencje, ostatnio wiele przeszedł, skarż go, kiepsko sobie radzi żołą. Dobra, może wybierzemy pierwszą opcję. Nieźle. Miałem trochę czasu na przemyślenia. Moi rodzice mieli dobre życie. Wolę uczcić pamięć o miłości, którą mnie obdarzyli, niż rozdzierać teraz szaty nad ich utratą. Poza tym, zadanie mamy. Poza tym czeka nas sporo pracy. Kiedy rzucimy kotwicę przy bezimiennej wyspie, wyruszę na rekonesans i poszukam rady. Być może uda mi się przetrzeć dla ciebie szlak. Zdam ci raport tego, co uda mi się znaleźć. Wraz z swojej wątpliwości, to może nie być najrozsądniejszy pomysł, skiń głową na podziękowanie, powiedz, że to nie będzie konieczne, powinien zostać na statku, zażartuj z niego, masz nadzieję, że pójdzie mu lepiej niż gdy wybrał się na zwiady w Forcie Radość. Może pierwszą opcję. Nonsens, potrzebowałem po prostu chwili, by odzyskać ducha. Lucian rzekł, wrócę siły strudzonym i tchnę nowe siły w staranych. Te słowa są dziś tak samo prawdziwe, jak w dniu, gdy je wypowiedziano. Gareth żegna się i zaczyna nucić pod nosem. Rozpoznajesz tę melodię, to błogosławiona odwaga, hymn na cześć Luciana. Zakończ. No dobra, tutaj widzę, że to coś chce pogadać. Spójrz na tę wyspę, Quercusie, porasta ją las, prawdziwy las. Czujesz jego zapach, przebijający się przez smród wody, tysiącletnia ściółka, te lasy są bardzo stare. Nie znajdziemy lepszego miejsca na poszukiwanie wskazówek o wielkim żołędziu. Może nawet natrafimy na drzewa pozostałe z pierwotnego lasu. Rycerze Kity niech nigdy nas tu nie znajdą. To doskonała kryjówka na odpoczynek i dokończenie naszych badań. Uśmiechnij się i zapytaj, czy zamierza zrobić sobie wakacje. Wyjaśnij, że masz tu własne sprawy do załatwienia. Nie możesz teraz się zatrzymać. Wyjaśnij, że jest zbyt wiele do zrobienia. No dobra. Nie powinna odchodzić tak szybko, Quercusie. Wciąż jest wiele do zrobienia. Wiewiórka wyciąga łapkę i wręcza ci kawałek kory, zapisany drobnym, odręcznym pismem. Znalazłem to w piwnicy twojej jaszczurzej znajomej. Nie będzie jej tego brakowało. Wykorzystaj to w słusznym celu. Nowe przepisy. Ok. I to trzy. Zobaczmy, czy tutaj mamy tą księgę, albo dostaliśmy te nowe przepisy jakieś. Zaraz, ktoś się może tego nauczyć. Tutaj pirokineza jest potrzebna. Może ten? Nie. Gdzie to był? Tu. Pirokineza 3. Ten też się nie nauczy. Ta już to zna. Niektórzy już mają pewne umiejętności, niektórzy mogą się nauczyć, ale chyba nie wszyscy. Przyzywanie, ognisty bicz, pirokineza na drugim poziomie. O, ten się może tego nauczyć, dobra, niech się nauczy. Ten też może się tego nauczyć, bo to jeszcze mamy jedno. Nie, na razie nie, dobra. Zobaczmy na zadania, jak to wygląda. Ok, bezimienna wyspa. Jesteśmy gdzieś tutaj, Rada Siedmiorga. No tak, widzimy, że tutaj mamy tylko w poszukiwaniu zemsty, to jest Gareth, powiedział, że wybiera się. I tajemnice wyspy Krwawego Księżyca. No właśnie, tutaj mamy dalej tematy. Nie mamy to zadanie z tą księżniczką czerwoną, zniknęło. No cóż... Nie wszystko udało się znaleźć, jak widać. No to trudno, idziemy dalej. Miotła, wiadro wody, młot z pazurem. Dobra, bierzmy co jest. Beczki są puste. No tutaj, jak dobrze wiem, to powinniśmy porozmawiać znowu z wszystkimi. Wyczuwam w powietrzu dziką moc źródła. Na wyspie, która leży przed nami, czeka na ciebie zagłada lub przeznaczenie. Zapytaj, o czym myśli.
O twoim umyśle, o demonie, który się tam zagnieździł. Dopóki trzyma cię w swoim uścisku, boskość należeć będzie do niego, nie do ciebie. Nie wolno ci do tego dopuścić, Lochse. Zapytaj, co sądzi na temat zarazy. Piękna z niej tajemnica, nie sądzisz? Ma w sobie grację elfów, a jednocześnie jest swoją własną złowrogą bliźniaczką, a mimo to udaje jej się unikać stawania po stronie dobra lub zła w szczególnie czarujący, a przez to wielce niebezpieczny sposób. Mam nadzieję, któregoś dnia usłyszeć jej historię w całości. Jestem pewien, że to fascynująca opowieść. Dobra, czyli są nowe opcje dialogowe, więc pasuje porozmawiać tutaj z wszystkimi, bo mogą dać jakieś zadania. Zobaczymy. Mam do wynajęcia wojowników wszystkie specjalności i tak dalej, ale widzę, że masz już. Dobra, czyli ta nie ma nic do powiedzenia. Może prędzej ci goście, Tarquin, zobaczmy, czy... odbyłem dzięki tobie doprawdy niezwykłą podróż. Ciekawe, czy to tu nastąpi jej koniec. Powiedz, że na wyspie zapewne roi się od niebezpieczeństw, może ma dla ciebie jakąś radę. Zapytaj, czy słyszał o czymś, co nazywa się Eteran, że chciałabyś pohandlować. No, są jednak nowe opcje dialogowe. No to może pierwszą. Zaiste. Niebezpieczeństw napotkasz tam pod dostatkiem. Gdy wiatr powieje z odpowiedniego kierunku, niemal słychać odgłosy bitwy. A tam, gdzie toczy się bitwa, zazwyczaj są też najemnicy. Glechow Dumar, zawołanie samotnych wilków. Nie mam wątpliwości, że moi dawni towarzysze sięgnęli po ich pomoc. Wypowiedz te słowa, a być może pozwolą ci przejść. O, widzisz. Wypowiedz te słowa, a być może pozwolą ci przejść. Uznaj to za dowód mojej wdzięczności za pomoc w odzyskaniu anatemy. Zapytaj, co ma na myśli, mówiąc o dawnych towarzyszach, komu on wcześniej służył? Zdycha. W pogoni za swymi ambicjami zdarzało mi się zadawać z nieciekawym towarzystwem. Przez krótki czas towarzystwem tym był między innymi Czarny Krąg. Nie wiem. Wiem. Nie jest to dla mnie powód do dumy. Jednak po tym, jak trupia mgła przebiła ich szeregi, byli tak zdesperowani, że pozwalali mi właściwie na wszystko. To był korzystny układ, przynajmniej do chwili, w której zaczęli głosić chwałę tego swojego króla Boga i jego piekielnego przymierza. Prycha pogardliwie. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje ten świat, to kolejne niedoszłe bóstwo i arma głupców gotowa za nim podążyć. Warknij, że jest przesiąknięty kłamstwem do szpiku kości. Niech poda ci jeden powód, dla którego nie powinnaś wypatroszyć go tu i teraz. No bez przesady. No. Zapytaj, czym jest to przymierze. Każ mu opowiedzieć sobie wszystko, co wie na temat Króla Boga. No może o przymierzu najpierw. To ochłap rzucany głupcom, którzy sądzą, że ktoś w zamian za lojalność obdarzy ich władzą i nieśmiertelnością. Król Bóg ma powód, by toczyć wojnę z Siedmiorgiem, a przymierze to jego sposób na zgromadzenie armii. Jak mi powiedziano, jego zwolennicy stają się zaprzysiężonymi, zobowiązanymi służyć, umierać i odradzać się dla Króla Boga tak długo, jak on sam uzna za stosowne. A potem w jakiejś bliższej, nieokreślonej przyszłości zostaną wynagrodzeni, a przynajmniej takim się wydaje. Powinnaś ich zobaczyć, jak na kolanach czczą nowego tyrana, tylko po to, żeby zrobić na złość Siedmiorgu starym. Uciekłem od nich w samą porę. Niestety Dallis już czekała, by mnie schwytać. Każ mi powiedzieć sobie na temat Króla Boga. Wskazówką jest jego imię. On jest Bogiem lub czymś, co chce zostać Bogiem. Jeśli dalej będziesz wiernie służyła Siedmiorgu, z pewnością wkrótce sama dowiesz się, kim on jest. Naturalnie zdajesz sobie sprawę z tego, że oni wszyscy są tacy sami. Tyrani, kłamcy, padlinożercy. Najlepiej byłoby, gdyby się pozabijali nawzajem i pozwolili reszcie żyć w spokoju. No i tu jeszcze mamy z tym warknięciem. Ja mimo wszystko zapiszę to w wątpliwościach, żeby przypadkiem czegoś nie zepsuć. Okej. No i zobaczymy tą opcję. Co to z tego wyniknie? Dobrze wiesz, nadchodzi czas, gdy będziesz potrzebowała mojej pomocy, a nie przydam ci się zbytnio, gdy będę pochłonięty zszywaniem się, prawda? Poza tym, to ma znaczenie tylko o tyle, o ile sama uznasz, że ma. Czarny krąg, boski zakon to tylko etykietki, którymi próbujemy określać swoją tożsamość. Co do mnie, gdy tylko skóra przestaje być mi potrzebna, zzuwam ją.
Radzę ci spróbować kiedyś tego samego pomazańcu. Wróć do innych spraw. Zapytaj, jakie postępy poczynił z anatemą. Wciąż nad tym pracuję. Muszę przyznać, że to wyjątkowo skomplikowane ostrze, nawet dla kogoś takiego jak ja. Niemniej jestem przekonany, że odniosę sukces. Dobra, zapytaj, co słyszał o czymś, co nazywa się Eteran. Mimo silnych starań, Tarquin nie potrafi ukryć zaskoczenia. Gdzie dokładnie usłyszałaś tę nazwę? Zresztą nieważne. Eteran to bajka dla dzieci, nic więcej. Według legend miałaby to być różdżka zdolna pomieścić nieskończoną ilość źródła. Czysty nonsens, zapewniam cię. Skomentuj, że magistrowie najwyraźniej uważają, że Eteran istnieje naprawdę. Szukali go dość intensywnie. Okej. Tak? Cóż, to dowodzi raczej ich intelektualnej mizerii niż faktycznego istnienia tej różdżki. Przedmiot tego rodzaju, gdyby istniał, stanowiłby niebezpieczną koncentrację mocy. W teorii mógłby nawet pochłonąć całe źródło świata. Na szczęście prawa rządzące wszechświatem nie pozwalają na istnienie niczego takiego. No i można jeszcze pohandlować z nim. No i mamy obietnicę odwiecznych, czyli kolejne zadanie. No będą tutaj właśnie się nam otwierać różne zadania. Magiczny szef. Zobaczmy, czy inni mogliby się. Hydrozofia na poziomie trzecim. Czyli dość wysoko. Pancerz magiczny usuwa efekt zamrożenia, ogłuszenia. Dobra, można by było to kupić w sumie. Zobaczmy, czy mamy coś na sprzedaż. Mamy trochę rzeczy na sprzedaż. On ma trochę kasy. Ma i to całkiem sporo. Więc tutaj to wszystko wysprzedamy. Dziadostwo, które się już nam nie przyda. Sorry bardzo, ale to nie ta postać. Ja bym tutaj, kurczę, se narobił kłopotu, nie? Tutaj, no mamy tylko to do sprzedania, więc to jak widać za wiele nie odzyskamy. Zobaczmy jeszcze w pozostałych. Nie wiem do czego serce Feniksa. Mam serce i mam jajko. Łuskowate jajko. Ciekawe jak połączyłbym to z sercem. Aż wypróbuję, czy to się uda coś takiego zrobić. Nie wiem. Dobra. Okej. Odejdź. Sprawdźmy, czyli tak, Sybilla niech się nauczy tego czegoś, naucz się. Okej. Na razie w tej chwili to nie mamy tutaj miejsca, żeby z tego skorzystać. Tym bardziej, że ona ma to coś, co może się przydać, tylko musiałbym z czegoś zrezygnować. Czego ja tutaj tak naprawdę bardzo rzadko używam. No kurczak się przydaje. Samozapłon bym wyłączył, może z jej tego. I co to jest? Życie na krawędzi. Dobra, to się przyda. No i to jest takie dosyć słabe, ale to możemy wziąć. Zapamiętamy to. Oj, kurczę, jak zwykle to się pojawiło nie w tym miejscu, co trzeba. Wolałbym, żeby to się pojawiło tu. No dobra. Czyli to już mamy załatwione, przynajmniej w tym temacie na razie. Pogadajmy z kolejnymi zawodnikami. Zobaczmy, czy tutaj mamy coś się tutaj porobiło. Tutaj są jakieś tematy, ale dobra, nie będę tego tak sprawdzał co chwila. Muszę z wszystkimi pogadać, tak czy siak. Pogadajmy teraz z Michali. Wszystkie statki magistrów płoną. Bardziej się do tej wyspy nie zbliżę. Nic dobrego z tego nie wyjdzie. Okej, teraz z Almirą pogadajmy. Zachowaj ostrożność, moja droga. Na brzegu widzę sztandary czarnego kręgu. Zbadałam tabliczkę, którą w swej hojności mi przekazałaś. Dowiedziałam się z niej wszystkiego, czego potrzebowałam, by skonstruować działający wiarołom. Gdy go zbuduję, uwolnię się od przymierza i będę mogła spędzić resztę swoich dni z Michalem. Widzisz te konstrukcje w głębi lądu? Są zdumiewająco podobne do tych, które widzieliśmy w jaskiniach pod czarnymi dołami. Nie sądzisz? Jeśli znajdziesz tam części potrzebne do zbudowania wiarołomu, przynieś mi je, proszę. Uśmiecha się. Zadbam o to, by ci się to opłaciło. Przypuszczam też,
że na wyspie natkniesz się na zaprzysiężonych sługusów króla Boga, doradzałabym ci unikanie walki z nimi. Dla nich śmierć bywa bowiem stanem przejściowym, jeśli taka jest wola króla Boga. Poproś o radę, jak uniknąć kłopotów. Dobra. Almira nie odpowiada od razu. Zamiast tego zwraca się i wbija wzrok w wyspę. Odzywa się dopiero po dłuższej chwili. Wyczuwam znajomą obecność. To zemisty. Ziemisty. Jest gdzieś na wyspie. Zapewne dowodzi siłami Czarnego Kręgu. Powinnaś go odszukać. To odrażający typ, ale można się z nim dogadać. Natomiast uważaj na jego podwładnych. Gdyby robili ci problemy, powiedz, że jesteś moją niewolnicą. To wystarczy. Moje imię wciąż powinno budzić w nich respekt. Proszę. Ale jeszcze trzeba pogadać z nią, bo... Zachowaj ostrożność, moje droga. Na brzegu widzę sztandary Czarnego Kręgu. Powiedz jej, że zamierzasz samodzielnie konstruować wiorą. W tym celu będziesz potrzebowała tej tabliczki. Chcesz skonstruować wiorą? Mam nadzieję, że nie zadajesz się z niewłaściwym towarzystwem, moja droga. Weź zatem tę tabliczkę. Pamiętaj tylko, że ja również pożądam wiorą. Ufam, że nie odmówisz dziewczynie jej najgłębszego pragnienia, prawda? No dość, dobra, zobaczmy. Czyli mamy to coś, starożytna kamienna tabliczka. Okej, okay. Będziemy robić tutaj ten wiarołom. No ciekawe tematy, czyli jak widać tutaj pojawiają się nowe zadania. Oj proszę, już mamy bezimienna wyspa, pomagając ziemistemu. Ziemisty, dobra, klucz do wolności, że sami zajmiemy się odtworzeniem wiarołomu, po czym odebraliśmy jej tabliczkę. A może trzeba było je to zostawić. Musimy dotrzeć do ziemistego w jego kryjówce w jaskini. Powinniśmy się przedstawić jako sprzymierzeńcy Czarnego Kręgu. Ucieknij się do oszustwa, przekradnij się, walcz lub w inny sposób poradź sobie z Czarnym Kręgiem. Siły Czarnego prawdopodobnie nie są nastawieni przyjaźnie. No, przeważnie. W pogoni za łowcami. Zobaczmy na mapie. Jest miejsce. O kurczę, znowu będzie jakaś duża ta mapa. No trudno powiedzieć, ale chyba na pewno do małych nie będzie należeć. Dobrze, co tu jeszcze mamy, z kim możemy jeszcze pogadać, więc trzeba pogadać. Tutaj jest ten nasz ten. Witaj, ta wyspa jest niesamowita, nie? Na pewno da się tu znaleźć wiele ciekawych składników. Zapytaj, czy coś ci przyniósł. Powiedz mu, że w tej chwili niczego nie potrzebujesz, dobra. No jasne, przecież mówiłem, że przyniosę, nie? Powiedz, że przydałoby ci się parę rzeczy. Powiedz, że przydałoby ci parę rzeczy. Wzrusz ramionami. Pusta butelka, pergamin, szponkieł, poroże, królicza łapka, kurza łapka, szczurzy ogon, mąka, butelka ląd, grot wody. O, proszę. Ho, 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 ho. Wszystko tutaj on może przynieść. Esencje, kule źródła. Omoż. Niczego na razie nie potrzebujemy. Dobra, a coś tutaj mi dał, nie? Co on tutaj dał? Gwiezdny pył. No dobra. Dobra, idźmy dalej. Porozmawiajmy może z samym statkiem. No kurczę, tutaj będę trochę musiał pogadać zanim gdziekolwiek, bo nie chcę, żeby czasem ominąć jakiekolwiek zadanie. Jeszcze pod pokład trzeba wejść. To miejsce jest niespokojne. Czuję, że ziemia tu drży, a morza kipią. Strzeż się. Okej. Okay. Idziemy pod pokład, bo tam też mamy jakichś ludzi. I warto by było też z nimi zagadać. Być może jakieś zadania się też otworzą nowe. Dobra, tutaj mamy kolesia od łuków. Chcesz zobaczyć, nad czym ostatnio pracuję? Proszę, obejrzyj jego towary. Okej, okay, tu ma towary. No nic tutaj nie ma, co by było godne uwagi, oprócz tych rzeczy. Może by temu zakupił te strzały powalające, bo one najlepiej się sprawdzają póki co. Dobra. I do Ifana przeniesiemy.
Dobra, zejdźmy tutaj. Aha, bo tutaj widzę, że jest pole mgły, więc może jeszcze ktoś tutaj być na końcu, więc lepiej to sprawdzić, ale chyba nikogo tu więcej nie ma. Skrzynki puste, bo tutaj nic nie wysyła. Tu jest jakaś skrzynia, której nie zbadałem do tej pory. Ciekawe. No i tu jest, co to? A, jakieś obsrane gacie. No i tutaj też. Czyli kiepskie rzeczy. Tu jest jeszcze jakaś skrzynia, w której też pewnie będzie podobna rzecz. Nie, tu jest poduszka. A, nie będę tego rozbrajał. Obraz? Dobra, dawaj obraz. Obrazy to sprzedamy komu trzeba. Okej, obrazy poszły. Jeszcze na dół trzeba zejść. Dobra, tutaj z tej strony nie ma nikogo. Nie, tutaj nie ma nikogo. Tutaj wszystko jest przeglądnięte. I teraz na drugą stronę przejdźmy. Tak, tu jest to lustro. Tam tutaj ktoś jest, a tu jest ta opętana dziewczynka. Widzę, że ona cały czas jest jak na haju. Dziewczynka nie dostrzega twojej obecności, jest uwięziona gdzieś w otchłani własnego umysłu. Ciekawe, czy uda się ją w jakiś sposób. Gdy się milcząca, dobra, tutaj oni chyba nic nie mają do powiedzenia. Okej, dobra, wracamy na panią zemsty, będzie szybciej w ten sposób. No i dobra, i trzeba na plażę się przenieść. Dobrze, jesteśmy. Gdzie to, jak to wygląda? Bezimienna wyspa. No i trzeba to zacząć eksplorować temat. Tutaj jest pierwsze zadanie, Książę Cienia. Ok. No to może będziemy szli w jego kierunku i przy okazji będziemy sprawdzać, co tu się będzie działo. Tutaj jest nasza łódka, którą możemy wrócić do pani zemsty, ale muszę tutaj każdy zakamarek sprawdzić, żeby potem jak zwykle czegoś nie ominąć. Ja jestem tutaj generalnie na poziomie 16, więc muszę o tym pamiętać, bo też nie wiadomo, czy żebym się nie zapuścił gdzieś, gdzie będę miał duże kłopoty, bo to na pewno będzie ciekawie. Dobra, tu jakieś porozbijane beczki. Nic na razie nie widzę, ale też czasem może być coś takiego, że coś może mi wyskoczyć nie wiadomo skąd, więc ja zapiszę stan gry na wszelki wypadek. Dobra. Eksploracja wyspy się zaczęła, tak? No dobra. Więc widzę, że znów to będzie wyspa, która wcale nie jest taka mała. Tutaj się pali jakiś statek rozbity, widzę. Kurde, blacha jest tutaj naprawdę. Poza zasięgiem. A wiem, może teraz też poza zasięgiem, a to no to zobaczymy, czy jest poza zasięgiem tak naprawdę. Albo może spróbujemy przy pomocy Sebildy tą skrzynkę gdzieś tutaj przenieść poza zasięgiem cały czas. Przecież powinno być tutaj możliwość jej przeniesienia. Ani tam wskoczyć się nie da. Zobaczmy tu na mapę. Dziwne miejsce. No dobra.
dziwne, że tutaj nie mogę tam właśnie w jakiś sposób się inaczej dobrać do tej beczki. Okej, tu jest kolejna jakaś beczka, w której nie ma nic. Może z tego poziomu, tu stąd będzie łatwiej się przenieść tam. Uda się? Nie, nie uda się. Ani tak, ani pewnie teleportacją, jeśli kogokolwiek by chciał przenieść. Nie. No to chyba tutaj nic z tego nie będzie. Dobra, nie będę tam pierdoły jakieś będą pewnie i będę marnował czas na to. Dobra, idziemy dalej. Te oczyszczone zwłoki, już mamy jakieś pierwsze truchła. Poziom 16, czyli gra jest naprawdę dobrze zbalansowana. Więc idę chyba dobrze. Aj kurde, jak tutaj to wszystko badać, całe te tereny. Tak, tu przeszedłem, tu nie byłem, tutaj. Żeby być wszędzie jak zwykle. Po co ci to, dobra. Miałem to włączyć, tak? Tutaj mamy krasnoludzki sztylet jakiś. Dobra, weźmiemy go. Tu mamy kolejne jakieś oczyszczone zwłoki. Ja pierdzielę. Tu jeszcze jest ciekawy temat. O mąż, co tu się porobiło teraz? Dziennik magistra. Może zanim ja cokolwiek tu zrobię, to... Aha, dobra, to jest... Masz przed sobą kapliczkę o przedziwnej konstrukcji. Widziałeś już taki mechanizm w jaskini pod czarnymi dołami. Tak jak tam, aparat mruczy od nagromadzonej mocy i przyciąga cię do siebie. Pozwól się wciągnąć. No i tutaj mamy właśnie punkt teleportacyjny. No i dobrze, przynajmniej... już mamy możliwość przenoszenia się. Granaty. Tutaj granatami będzie mógł śmigać całkiem dobrze. A czerwony książę niech tym rzuca. Przejrzyjmy, o ile tutaj tych granatów jest. Dobra, bo tutaj już będzie się gadka szmatka. Dobra, tutaj jeszcze jakieś są oczyszczone zwłoki. Tarcza magistra. Kurde, gdzie to ja idę? Potem się może okazać, że za daleko. Zakrwawione ramię. Dobra, weźmy to. Tarcza magistra. O kurde. Całkiem niezłe parametry. Promień strzały. Martwy, co za niespodzianka. No właśnie. Ale tych sporo jest tych martwych. Gdzieś to prowadzi mnie. Nie wiem, czy w jakąś pułapkę mnie to gdzieś nie zaprowadzi w pewnym momencie. Aha. Dobra, ale na razie nie będę się jakoś za bardzo... Dobra, co to jest? Borowik. Jeszcze borowika trzeba wziąć. Okej, sprawdźmy, co tu mamy. To jest ta tarcza. Ale no nie jest lepsze od tego, co mam w tej chwili. Te mamy dwa obrazy do sprzedania i tu jest jakiś dziennik magistra. Przeczytajmy go. Wspięliśmy się na górę, ale na drodze do krynicy stoi brama, której nie sposób otworzyć. Dwór wypełniony jest posągami siedmiorga, każdy z nich pokryty runami słońca lub księżyca, ale nie jestem w stanie odgadnąć ich przeznaczenia. Zbadam świątynię, gdyż wydaje mi się, że pozostała część dziennika jest podmokła i nieczytelna. Czyli mamy do wnętrza góry kolejna rzecz. Dobra, Sybilla niech tą rękę zje. Jesteś młodym magistrem, wiernie służącym Dali. Zwalczysz u boku paladynów. Zakon znów jednoczy się w bitwie przeciwko Czarnemu Kręgowi, jak za czasów Wielkiej Wojny. To najwspanialsza chwila twojego życia, a przy okazji ostatnia. Dobrze, sprawdźmy, czy tutaj właśnie nie będzie gdzieś jakichś duchów. Bo mogą tu być. Tu oczywiście nasz kronikarz, który ciągle
za nami chodzi. Dobra, nie widzę tutaj na razie nic, co by jakiegoś ducha zawezwało. Tak, tutaj jest ta nasza łódź. Okej, dobra, ten teren już mamy. O, tu jest coś. O, widzisz, co to jest? W kamieniu wryty jest dziwny symbol, na wpół zatarty przez czas. Widziałaś to w swojej wizji, odwieczna od ręka. W miejscu wykopalisk płonący grot strzały wskazuje drogę do próby, której muszą poddać się wyznawcy smoka. Grot wskazuje drogę naprzód. Zakończ, ok. No to fajnie. Czyli tutaj jeszcze muszę zwracać uwagę na takie pierdoły. Tu jest znowu jakaś tam kolejna strzałka. Ej, zaczyna być ciekawie. A tutaj co jest? Tutaj jest tak. Tutaj już wziąłem. Tu jest jakaś wejście na górę, na coś tam. Co to jest za miejsce? Nie wiem, ale jakieś takie miejsce tutaj jest. Dziwne. Okej, nic tu nie ma. Póki co. I tu jest kolejna taka strzałka. Symbol kultu smoka przetrwał tysiąclecia. Dziedzictwo pożeracza jest głęboko zakorzenione w Rivellonie. Przyciśnij dłoń do symbolu. To symbol starożytnego kultu smoka. Sygile wskazują drogę do miejsca próby, która miała sprawdzić wiarę wyznawców. Grot wskazuje drogę naprzód. Okej. No to idziemy zgodnie z tym grotem. Zobaczymy. Tu mamy kolejny. Symbol kultu smoka przetrwał tysiąc. Dziedzictwo pożarcze jest dobra. Dobra, no to będzie cały czas w kółko to samo, gadka szmatka. Ja tu jeszcze będę sprawdzał, czy gdzieś jakieś duchy są, oprócz mojego kronikarza. Tu można wyjść na górę, zaraz to sprawdzimy. Okej, tu jest jakiś martwy jaszczurzy kultysta i jest jakaś notatka kultysty. Okej, przeczytajmy ją. Znasz drogę, Akbaku. Udasz się na bezimienną wyspę, tam odszukasz płonące groty strzał. To nasze znaki, znaki pożeracza. Podążaj za nimi do świętej jaskini i złóż runę ognia w ofierze w paszczy smoka. Musisz podjąć się tego wyzwania samotnie, albowiem tylko ci, którzy przetrwają, otrzymają błogosławieństwo naszego Pana. Niechaj się strzeże cesarzowa, mój synu. Wierzę w ciebie. Okej, tutaj się pojawiają kolejne rzeczy i kolejne zadania. Zobaczmy, czy coś tutaj jest na tym wzniesieniu. To jest kolejne jakieś wejście do góry. Co tu jest? Szepto drzew. Kurczę, ale tutaj jest też labirynt, jak widać. Tu jest jakiś kolejny magister. Martwy, niestety. Reklama uzdrawiania. Mam nadzieję, że nic mnie tu nie zaatakuje na razie. Jakaś włócznia. Mała mikstura uzdrawiająca. Ok. Magister rycerz. Dobra. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj gdzieś nie ma tutaj żadnych na razie duchów. Promień strzały, topór bojowy, dobra, oczyszczone zwłoki, ale tego tutaj jest tych wszystkich tematów. Widelec, a po co mi widelec? Okej, tutaj zapis mi się zrobił, no pewnie coś się gdzieś tu może dziać. Black Ring. Could they be doing the purging? The plot thinnens. I've never seen ruins like these. Elfi dwuręczniak, proszę, mamy całkiem. Ale kurde, tutaj jest z tego wszystkiego. No dobra, jakoś to muszę ogarnąć. Martwy paladyn. Tam martwy, borowik szlachetny. Nie chcę iść za bardzo do przodu. Aha, bo tam mamy coś 16 poziomu, jakiś paladyn łucznik. Jest ich sporo tam jest. Dobra, na razie może się tam nie zbliżajmy.
Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. W tym miejscu mamy jakieś tutaj jeszcze. Może trzeba będzie tam do nich iść pewnie. Ale jeszcze nie zbadałem tutaj pewnych rzeczy. Może na razie pójdę tu. Bo też są jakieś zwłoki. Tak, tutaj jeszcze nie byłem. No właśnie, porowik. Okej, tutaj mamy granat piorunów. Okej, idę tak trochę. Tak, tutaj była ta strzałka, każe mi ona iść na prosto. Więc dobra, tędy jest droga w to miejsce. Tutaj wychodziłem na górę, to już tutaj mam pozbierane, co miałem pozbierać. Dobra, ja tutaj, tu jest kolejna strzałka. Dobra, to samo. Mamy iść naprzód, więc idziemy. Dobra, zapiszę stan gry. Okej, i co dalej? Zobaczmy, może teraz tutaj, na razie. Tam ludzki szkielet, może tutaj się pojawi jakiś... Nie, nic na razie się tutaj nie pojawia z tych rzeczy. Możemy zapalić ognisko, tu jest jakaś skrzynka, w której nie ma nic. Martwy ludzki szkielet, okej, kozik. Prosty łuk. No cóż, idziemy dalej. Co tu jest? Aha, to już sprawdzałem, to nie ma nic. Tutaj jest jakieś... A, można tu wejść na górę. Tu jest jeszcze jakieś coś. O, można to zaświecić, proszę bardzo. No dobra, zaświećmy sobie to. Nie wiem, czy to ostatecznie dobry pomysł, żeby to zaświecać, ale... Ale jak jest coś takiego, to zaświecimy. Tutaj na górę można wyjść. Co tu jest? Stołeczek jakiś? Co tu jeszcze mamy? Strzała powalająca. Okej, i to aż 3 strzały. Więc nie wiem, czy tutaj można wziąć te strzały powalające. Od razu to przeniosę do Ifana. Co tu mamy? Granat. Granat. Dobra, niech książę go tam ma. On jest od tych odrzucania tych granatów. Mała mikstura, kurczę. Reklama uzdrawiania, tego nie czytałem. Wszystkie strony tej książki są identyczne. Ulotki zapewne miały zostać wyrwane i rozdane. Panaceum z fana. Tak jak wszystko pomaga i leczy bóle głowy, kaszel. Ja to już czytałem, więc to nie jest istotne. Notatka kultysty, nie wiem czy to czytałem, ale chyba tak. Znasz drogę, tak, czytałem. Kurde, sobie pozapominałem, co czytałem, a co nie. Ale dobra. Mniejsza z tym. Tutaj żeśmy sobie włączyli te rzeczy. Ciekawe, czy tych rzeczy jest tu więcej do włączania. Czy z tamtej strony też takie rzeczy tutaj były? To jest nasz duch kronikarza. A czy z tej strony też są rzeczy takie do włączenia? Nie wiem, nie przyjrzałem się tej wyspie dokładnie jeszcze tutaj wszystkiemu. Ale jakoś nie widzę tutaj nic takiego. Dobra. Za bardzo błądzę, widzę. Więc może na razie... Przyjrzyjmy się tutaj tym elementom. Tutaj jest strzałka, o właśnie. Trzeba dobrze patrzeć. Dobra. Dobra, naprzód. Tutaj mamy kolejną strzałkę. Trzeba bardzo zwracać uwagę teraz na te rzeczy, które są... które są po prostu na... na dole. O, tutaj są te elementy również, ale tam chyba jest... Tu są do 4 do włączenia. Nie wiem, czym one są, ale dobra, zaraz zobaczmy. Ja idę cały czas tutaj tak jakby w tym kierunku. Tutaj są ci goście. Tutaj włączyłem te dwa elementy.
Okej, ale najpierw może popatrzmy, co tu jest. Zaraz, jestem w tym miejscu. Zaraz. Gdzie jak to jestem? Te dwa tu włączyłem, czy tu włączyłem gdzieś? Tu gdzieś włączyłem, nie? Ale jeszcze nie byłem tu. Dobra, wiem, że nic nie wiem, jak na razie. Nie wiem, co mnie tutaj może spotkać, ale chyba jakiś zapis się tu zrobił, więc podejrzewam, że będzie tutaj ciekawie. Tam jest jakiś most urwany. Ciekawe, czy z tego miejsca byłoby szansa się tam dostać, ale ja sprawdzę na mapie, czy może jest inny sposób na to niż przeskakiwanie. Chyba tak, będzie tutaj możliwość wejścia. Tutaj można po lawie chodzić, widzę. Tak, tutaj jeszcze chyba nie do końca byłem w tym miejscu. Kurde, muszę przyznać, że jest tutaj wiele ciekawostek. Ale dobra, na razie może nie będę nigdzie przeskakiwał. Kompletnie czarna magia. O jest, borowik szlachetny. Tu jest kolejna strzałeczka, proszę bardzo. Może to trzeba tak rozpalać cały czas, takie szybko i to włączać? Może o to tu chodzi. Co bym się nie zdziwił, chociaż raczej mało prawdopodobne, żebym zdążył. Pola lawy, oczyszczone zwłoki nawet tutaj mamy. Tutaj mamy jakiś ten, widzę coś w skale. A tu jest jakaś skała poza zasięgiem. Czy poza? No zobaczymy, można tu przeskoczyć. I co? I wejdę tu chyba na górę. I mamy źródło. I jakiś szkielet jaszczura, ale u niego nie ma nic. Tu możemy sobie pochłonąć źródło, ale mam na razie na maksa wszystko. Oj, podejrzewam, że tutaj będzie przeskakiwanka z miejsca w miejsce. Dobra, idźmy dalej. Dobrze, że się wyuczyłem tych wszystkich podskakiwanek. Się wszystko przyda. Ja na razie muszę tutaj rozeznać, czy można tutaj się dostać w inny sposób niż poprzez przeskakiwanie, ale boję się, że jak tutaj gdzieś pójdę za daleko, Kubiak Pospolity, to się zaraz jakaś walka włączy, czy coś w tym stylu. Okej, to możemy powłączać te rzeczy. Nie wiem, czym one są. Tu jest, można zapalić świeczkę, jakaś skrzynia tu jest. Co to za skrzynia? Da się ją otworzyć? Da się. O, jak dużo w niej po prostu. Kosztowności wszelakiej maści. Tutaj, żeby mnie nie zauważyli, goście są 16 poziomu. Jest tu jakiś kupiec, więc może nie, z nimi można porozmawiać niż walczyć. No dobra, idźmy dalej. Jak na razie tutaj można iść tędy. Tu są kolejne takie miejsca, które możemy włączyć. Nie wiem, czy dobrze robię, idąc tutaj w tą stronę. Tak, tu jest strzałka kolejna. Czyli pokazuje, gdzie mam iść i chyba kierować się tym zadaniem trzeba. Tak mi się wydaje. Siekiera. Tutaj da się zejść po tym kawałku. Okej. Okay. Robi się ciekawie. Tutaj siekiera jest jakaś, topór. Zobaczmy. No, kiepski, ale jest, okej, okay. Dobra, zobaczmy, czy tutaj czasem nie ma gdzieś jakiś, oprócz naszego kronikarza uśmiechniętego, a zaraz, tam jest jakiś tutaj ktoś, a kurde, się pozasłaniało, a to jest tam daleko, nie widzę tego, tu jest jakiś koleś, niewidoma kapłanka Czarnego Kręgu. Ale chcąc do niej pójść, będę musiał się chyba tędy aż przedostać. Więc może zanim ja tu pójdę w te tereny, Książę Cienia, to może jednak by spróbował z nimi się tutaj spotkać, bo być może dostanę jakieś kolejne zadania. Może mnie nie zabiją, kurde, może nie będą atakować. Może dostaniemy jakieś zadanie. No zobaczymy. Ja zapiszę stan gry oczywiście w tym miejscu, na wszelki wypadek. Bo nigdy nie wiadomo, co się tutaj może wydarzyć, jak to w tej grze bywa.
No zobaczmy, idźmy. Tutaj są kolejne rzeczy do włączenia chyba. Okej, dobra. Przed tobą stoi dowódczyni Czarnego Kręgu. Znajesz, że wygląda dość zwyczajnie jak na oficera swojej organizacji. Wtedy jednak w tej głowie rozbrzmiewa głos. Można coś u niej kupić? Jest encyklopedia Hubwerta? Na mnie. Powiedz mi, kim jesteś, albo cię zabiję. Nie myśl nawet, że się zawaham. Zastanów się, czy ona potrafi czytać ci w myślach, po czym wyobraź sobie, jak tańczysz z nią w świetle księżyca. Wyobraź sobie, że przystawiasz jej nóż do gardła. Wyobraź sobie, że to ona przystawia nóż do twojego gardła. Może pierwszą opcję. Wyraz jej twarzy nie zmienia się. Nie potrafi czytać w twoich myślach. Za to ty potrafisz wyczytać z jej oczu, że jej cierpliwość się kończy. Mów, kim jesteś, albo cię zabiję. Powiedz jej, że jesteś przyjaciółką. Wykonaj znak samotnego wilka. Przyjmij ton Almiry i oświadcz, że te istoty są jej niewolnikami. Powiedz, że to nie jej sprawa. Chyba wybierzemy tego samotnego wilka. Zobaczymy. To dobry znak. Zabij więc boskie świnie. Zabij pomazańców, zabij ich wszystkich, a wtedy być może umrzesz i powstaniesz ponownie. Powiedz, że to się jeszcze okaże, po czym odwróć się. Zachowaj spokój, kiwnij głową na znak, że rozumiesz, po czym odwróć się. Może drugą opcję. Okej, chyba nie masz szans, żeby tam wejść. Jakby co, to zapiszę jeszcze stan gry. I spróbuję jeszcze raz tam się dostać. Może akurat nie będzie tak źle, albo mnie może zaatakują. Zobaczmy. Tutaj zgasiłem to, tak? Czyli można to... Aha, u jednych można gasić, u innych można świecić tym, tak? Zobaczmy. Tak, idę tu spokojnie, nic się nie dzieje. Dobra, spróbujmy jeszcze raz z nią porozmawiać. Mężczyzna spogląda ci prosto w oczy, wyciąga ku tobie swą dłoń. Widzisz, jak pod jego skórą kłębią się węże. Skóra czernieje, a z ciała zaczyna wydobywać się czarny, duszący dym. Dym wlatuje ci do ust, twój język staje się suchy, szorstki, niemal łuskowaty. Czujesz, że twoje źródło jest niespokojne, jak gdyby przyciągały je czarne oczy mężczyzny. Gdy wąż czarnego dymu oplata twój język, czujesz, że twój umysł zaczyna odpływać. Przed oczami pojawia się wizja. Wielka armia umarłych maszeruje, by obrócić świat w martwe pustkowie, a przewodzi jej Król Bóg. Skup swą wolę, by rozproszyć zaklęcie i powoli wydmuchaj dym z powrotem w kierunku mężczyzny. Ugryź się język mocno. Może wybierzemy pierwszą opcję. Dymny wąż wraca z powrotem do swego pana, a dziwne uczucie w tych ustach znika. Alchemik zanosi się świszczącym śmiechem. Tys, 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 no dobra. I tu można u niego coś kupić. O, widzę, że są ogromne mikstury uzdrawiające. Ale coś tutaj mówi. Mężczyzna salutuje ci, dotykając skroni. Przez krótką chwilę smuga czarnego dymu kłębi się wokół jego pięści, po czym znika. Okej. Okay. Więc tak, możemy wskrzeszacze kupić. Są tu jakieś... Erupcja piroklastyczna. Ja pierdzielę, co to od postaci rzucającej zaklęcie w kierunku wrogów rozchodzą się liczne skały wypełnione olejem. Po upadku tworzą pola oleju i zadają tyle i tyle obrażeń ziemi. No nieźle to kosztuje, ale widzę, że jest chyba warte świeczki. Czarny całun to mam, to mamy, to mamy. Jak już to mnie interesują te takie potężne. Totemy nekromanty. Przywołaj kościane totemy w pobliżu wszystkich przeciwników w obszarze działania. Ale nekromancy aż 5. Totemy atakują z dystansu, zadając obrażenia fizyczne. Też ciekawe, bierzemy to. Co tu jeszcze mamy? Apoteoza. Czynisz pierwszy krok ku boskości. Koszt wszystkich umiejętności źródła zostaje zmodyfikowany o minus 3 punkty źródła. Podstawowe cechy wzrastają o 4. O widzisz, ale to jakieś nie bardzo mnie to... Co to jest? Bycze rogi. Co to jest? To wymuszona wymiana, to już mamy. Przeszczep skóry, też mało interesujący. Reszta rzeczy to jakoś nie za bardzo mnie tutaj kręci, chyba że będą jakieś wyrównanie. Odsetki zdrowia i pancerza postaci w wybranym obszarze zostają zsumowane i równomiernie rozprowadzone. Też czasem może to być dobra rzecz, polimorfia. Dobra, nauczymy się tego. Warto to właśnie zobaczyć. Co to jest? Uciszające spojrzenie. Tyle pancerza, ucisz przeciwników w stożku przed tobą.
Czyli uciszeni nie będą mogli rzucać czarów. No też jest to dobra rzecz. Nekromancja aż na trzecim poziomie. Okowy bólu. Rój komarów. Ostatnie namaszczenie. Poświęć siebie, by przywrócić sojusznika do życia. Zadaje ci tyle i tyle obrażeń i wskrzesza wybrany cel z maksymalnym poziomem zdrowia. Okej, okay, ale tutaj traci bardzo dużo zdrowia. Ciekawe. Ale my mamy wskrzeszacze, więc nie będziemy tutaj takich rzeczy robić. Co tu jeszcze? Życzenie śmierci. Wybrany cel otrzymuje premię do obrażeń równą odsetkowi utraconego zdrowia. Na przykład postać mająca 30 otrzyma się no też może nie być złe. Kościana wdowa. Może jeszcze ktoś by się tego nauczył. Bo to nie jest złe. Jeszcze byśmy kogoś nauczyli tego, bo te kościane wdowy naprawdę robią robotę. Co mamy z tych jeszcze rzeczy? Tutaj zobaczmy. Wysysanie trucizny. Usuwa pola i chmury trucizny. Daje obrażenia trucizny od ataków orężem mające objętości w zależności od wielkości obszaru oczyszczonego trucizny. To jest ciekawa rzecz do geomancji. Może się przydać. Dobra, weźmiemy. Kamień. Co tu jeszcze mamy? Żywa ściana. Z podłoża wyrastają pnącza, które blokują przejście w wybranym obszarze i tworzą wokół siebie chmury trucizny. Też całkiem ciekawa rzecz. Być może. Okej, okay, nawet dosyć ciekawe, ciekawe te magiczne rzeczy tutaj są. O kurde, co to jest? Obca, udręczona dusza. Kurde, jakieś rzeczy to są obce, wszystko obce. 21 tysięcy, ale mnie złupi. Dobra, to sprzedamy, co tutaj mamy do sprzedania, a nie mamy wiele, więc za wiele nie zdobędziemy. Bo to takie dziadostwa, że się w głowie nie mieści. Toporek, tasak do mięsa, to sobie zostawiamy, nie wiem po co, ale jest no 1400 tylko. Zyskamy, to nie za wiele. No ale dobra, zobaczymy. Tutaj z tego nie będę nic sprzedawał, chociaż to kosztuje ile kosztuje, no. Dobra, te rzeczy są mi niepotrzebne. Butelka oleju 14. No się to mam. Tam. Żarcie by gdzieś zrobił, to by posprzedawał, nie? Tutaj te artefakty odwiecznych też można sprzedać, ale kurde. Dobra, obrazy. Widzę, że jest jakimś tam koneserem sztuki. To jest ciekawe. Zamiana pustkowych ryb. Zawiadom doktora, że jego ryba jest dostępna, a to wiem, to jest chyba z zadaniem związane, ale można to sprzedać. Dziennik magistra, notatka kultysty, reklama uzdrawiania. Nie chciałbym czegoś sprzedać i potem szukać, komu co sprzedałem, bo już taką sytuację miałem. Reklama, notatka kultysty, dziennik, dobra, może akurat. No trochę kasy wydam na to. Ale mam nadzieję, że będzie warto. Zakończ. Dobra, nikt mnie nie zaatakował. Teraz się przyjrzyjmy temu, co kupiłem i spróbujmy nauczyć kogoś, kogo trzeba, co trzeba. Epidemia, zaraz. Ja to może dam autosortowanie, to będę miał obok siebie te księgi. Erupcja piroplastyczna, czyli ta się może tego nauczyć. Nauczymy. Dobra, dalej. Wysysanie trucizny. Geomancja. Może Sebilla się może tego nauczyć. Dobra. Tego na razie nikt. Tego na razie nikt. I tutaj totemy nekromanty. Nekromancję ma ten gość i może się tego nauczyć. Proszę bardzo. Świetnie. Co tu jeszcze mamy? Wyrównanie. Polimorfia. To ta ma polimorfię. Więc wyrównanie też możemy się nauczyć. Tą umiejętność nie wiem, czy mogę jeszcze kogoś nauczyć. Przyzywanie jest tutaj potrzebne na drugim poziomie. Nie mogę tego nauczyć nikogo już więcej. Niczego więcej. Zobaczmy jeszcze tutaj w tym miejscu. Dobrze, więc na tym zakończyłbym ten odcinek, więc do zobaczenia w następnym i z Bogiem.